Witam ponownie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Mamy już naszą trzecią część, a w trzeciej części zawsze Mirona Hołda i to, co się dzieje w social media. Tutaj może przy okazji naszej 10. rocznicy żeśmy ujawnili taką rzecz, że Telewizję Republika ogląda 8 milionów ludzi, ale ogląda ją zarówno tradycyjnie, normalnie przez odbiorki, jak i w internecie. Tyle ludzi przynajmniej raz w miesiącu ma kontakt z Telewizją Republika. I okazuje się, że spora część tego zasięgu, nawet jak nie większość, to są już oddziaływania internetowe, czyli na YouTubie i w innych miejscach Państwo mają kontakt z Telewizją Republika. Dziękujemy tym wszystkim, bo Was nie ma w badaniach Nielsena i czy innych tego typu badaniach, a przecież to jest ponad połowa naszych widzów. Więc dziękujemy tym wszystkim, którzy między innymi dzięki Mironie oglądają nas w internecie i w social media. No a teraz co tam się dzieje w polityce? Ja też oczywiście serdecznie chcę Państwu podziękować, bo tu Pan redaktor mówi o unikalnych użytkownikach, bo wyświetleń mamy jeszcze więcej, bo jeden widz też ogląda kilka razy kilka programów, więc bardzo, bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. A w tym tygodniu, Szanowni Państwo, istny cyrk zafundowany przez Porozumienie i Agrounię przez cały dzień na Twitterze. No, mieliśmy ubaw. Ten związek trwał tylko 3 miesiące. Nagłe przebudzenie... Ale był burzliwy i namiętny. A, no, oczywiście oburzliwy, tylko że nagle doszli do wniosku, że są różnice programowe. No, dziwne. I czy to tak serio? Co oznacza, że były jakieś programy. No to już tak jest pozytywne. Jak były programy, to mogli się różnić. Zobaczmy to ogłoszenie i jak to trafnie skomentowali nasi kochani internauci. Z powodu pogłębiających się różnic programowych Porozumienie podjęło decyzję o zakończeniu współpracy z Agrounią. Koleżankom i kolegom z AU życzymy powodzenia w dalszej działalności. To porozumienie czy nieporozumienie? To nieprawda, że Porozumienie zakończyło współpracę. Magdalena Sroka zachowała się jak typowy polityk. Okłamała państwa. A przed nawiązaniem współpracy nie mogliście się zapoznać z programem drugiej partii? Od razu wiedzielibyście, że to się nie może udać. Swoją drogą zabawne, że prezes Porozumienia nie potrafi poprawnie oznaczyć konta swojej partii na Twitterze. Jak to śpiewał Grzegorz Halama, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Kiedy pytałam obie strony, czy to nie jest zbyt egzotyczna koalicja, odpowiadano, że nie. To trwało krócej niż romans z Tindera. No, uwielbiam te komentarze. Mamy mocną ripostę też w tym tygodniu od pani Lubeckiej dla Borysa Budki w sprawie wypowiedzi Donalda Tuska, który twierdzi, że powinno się krytykować tylko władzę, a nie opozycję. Zobaczmy minę Borysa Budki i jak pani Lubecka wyjaśnia mu to i oczywiście panu Donaldowi Tuskowi, na czym polega dziennikarstwo. Czy Platforma Obywatelska chciałaby mieć swoich propagandzistów? Nie potrzebujemy propagandzistów. Nie? Oczekujemy rzetelnej oceny tego, co robimy, ale oczekujemy również, żeby jednak rzetelnie oceniać dzisiejsze rządy i nie stawiać znaku. Słyszałam, jak Donald Tusk pouczał dziennikarzy niezależnych mediów, że właściwie powinniśmy tylko patrzeć na ręce władzy, a w ogóle nie zauważać opozycji, w ogóle nie czepiać się niczego. Absolutnie nie wolno nam pokazywać, co robi opozycja. Przepraszam bardzo. To miał być wolne media? Może pani tak zrozumiała, natomiast ja bym... Chwileczkę, to ja zacytuję. Niezależnie od tego, kto rządzi, media są od tego, żeby kontrolować władzę, a nie opozycję. Oczekuję krytycznego podejścia do rządzących, a nie do opozycji. Demokracja w Polsce jest zagrożona. Dlatego także niezależne media uważają, że za dużo łatwiej skakać po opozycji niż po władzy. No przepraszam bardzo, no co to jest? No to jest expressis verbis. No, rozumiem, że Donald Tusk też uważa, że dziennikarze powinni się zapisać do jakiejś grupy generalnie i stanąć, opowiedzieć się po którejś ze stron. To nie jest dziennikarstwo. Pani Lubecka wyjaśniła Budce, co to jest dziennikarstwo. Nie wiem tylko, czy zrozumiał. Dać im mówić, zapraszać ich wszędzie i dać im mówić. Więcej kidawy, więcej leszczyny. No ja tego nie mówiłem, co wtedy powiedziałem, bo była inna sytuacja niż ta, co o niej nie mówiłem, a sytuacja wymuszała, żebym powiedział to, czego nie powiedziałem, bo taka sytuacja była. Czego pan nie rozumie? Lubecką, ale pewnie nie tylko ją, musiała mocno rozsierdzić ta autorytarna próba Tuska narzucenia dziennikarzom roli propagandowych marionetek, mających działać według jego wskazań. Może dopiero po tej jego wypowiedzi niektórzy dziennikarze pełniej zrozumieli, co sobie uzurpuje Tusk. No i ciekawe, czy pan Budka zrozumiał, czy nie zrozumiał, to zobaczymy. Mamy chyba... No, ale piekło zamarzło, Balcerowicz i krytykuje Platformę Obywatelską. Co się stało? Piekło, chyba koniec świata, szanowni państwo. Jak Balcerowicz zaorał Platformę Obywatelską i Donalda Tuska. Posłuchajmy. Koszty obietnic złożonych przez polityków można szacować na dziesiątki miliardów złotych, z czego najdroższe okazują się pomysły PO. Platformy Obywatelskiej. Tak, i uważam to za po pierwsze niemoralne, bo generalnie ludzi nie należy oszukiwać, ale szczególnie w tak bezczelny sposób, na dodatek głupie, dlatego że akurat ci, którzy do tej pory są skłonni głosować na Platformę Tuska, to są ludzie o poglądach i wiedzy innej niż wyborcy PiS-u. I ty, Balcerze, przeciwko mnie? Donald. Ten Balcerowicz to zawsze była ukryta opcja pisowska. Piekło zamarzło. No zamarzło. A wcześniej państwo dyskutowali w poprzednich częściach o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Opozycja, nie wiem, czy sama się tutaj nie wkopuje, bo nazywa to Lex Tusk. I właśnie pojawił się on, szanowni państwo, Donald Tusk w Sejmie, który został przywitany. O tak, zobaczmy, i jak to też było oczywiście komentowane na mediach społecznościowych. Sam jak palec, podpierający kolumnę jak brzydka panna na potańcówce. A taki był król Europy. Za chwilę głosowanie nad powołaniem Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne RP. Na galerii pojawił się Donald Tusk, by patrzeć swoim posłom na ręce podczas głosowania. To jest jak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział na tej wiejskiej. No tak, upiorna myśl, ale... w wyborach będzie... Ale jest jeszcze inny upiór. Podobno Hołownia ma być premierem. To już właśnie słyszeliśmy w styczniu, panie redaktorze, jak Szymon Hołownia mówił, że jeżeli będzie taka przestrzeń polityczna, żeby zostać premierem, no to nie będzie się od tego uchylać. Ale co on mówił o Tusku, to zobaczmy. Największe ugrupowanie w demokracji powinno mieć prawo do nominowania kandydata na premiera. Dla mnie to jest naturalna sytuacja. Jeżeli Platforma nominuje Donalda Tuska, to on powinien być kandydatem na premiera. Natomiast jest jeden szkopuł w tym wszystkim. Jest Andrzej Duda, który nigdy w życiu nie desygnuje Donalda Tuska na premiera i to trzeba sobie powiedzieć otwarcie i jasnym tekstem. Prezydent w naszej konstytucji nie jest związany niczym przy wykonywaniu tego pierwszego kroku, czyli po wyborach może desygnować na premiera kogo chce. Co by było, gdyby wskazał prezydent na przykład Szymona Hołownię na premiera? Co ty robisz wtedy? A to nie wiemy. Platforma dostaje furii, mówi nie, największe ugrupowanie powinno mieć premiera. Jeżeli ktoś jest desygnowany na premiera, to musi mieć w sobie tyle poczucia odpowiedzialności, żeby wiedzieć, że to nie jest wielkie szczęście, które na niego spłynęło i łaska pańska i on teraz będzie chodził i się cieszył po całym mieście, tylko musi mieć świadomość, że on będzie w stanie zbudować większość i wtedy taką nominację przyjmować. Więc jeżeli to by mnie miało dotyczyć, to musiałbym mieć pewność, że będę w stanie zbudować większość w Sejmie z innymi ugrupowaniami demokratycznymi i to jest dla nich akceptowalna sprawa. Jeżeli nie, to nie ma po co tracić czasu państwa na takie rzeczy. Tu nie ma żadnych osobistych ambicji. I chyba dziennikarz Tomasz Lis też, nie tylko Platforma, ale właśnie i on dostał furii, szczególnie jak cokolwiek powie pan Hołownia i to takiej, że zapomniał, szanowni państwo, o konstytucji i praw z niej wynikających. Zobaczmy. Hołownia, Andrzej Duda nigdy nie wyznaczy Tuska na premiera. Słuchaj, Hołownia, o tym zdecydują wyborcy. Pan Szymon Hołownia przeczytał artykuł 154 Konstytucji RP i wie, pan Tomasz chyba jeszcze tak daleko z lekturą nie dotarł. Słuchaj, Lis, nie zawsze decydują wyborcy, bo kiedyś decydował o tym Michnik i Wyborcza. Nie, o tym zadecyduje prezydent. Wyborcy? Sugeruje pan, że PO ma szansę na 50% plus 1 posłów w Sejmie? Obecnie nie są nawet blisko tego. Ba, istnieje spora szansa, że Koalicja Obywatelska zbierze mniej głosów niż jej prawdopodobni koalicjanci. No niestety nie będziemy się już mogli cieszyć kolejnymi komentarzami, bo ten Hołownia premier mnie rzeczywiście rozpalił. Jeszcze raz państwu bardzo, bardzo dziękuję za te 10 lat i zapraszamy na powtórkę naszej gali 16:30, a taki krótki filmik o historii Telewizji Republika już za chwilę na naszej stronie internetowej, na YouTubie będą państwo mogli obejrzeć, jak to było, jak to dzisiaj jest przez te 10 lat, kawał czasu. Dziękuję bardzo. Mirona Hołda, nasza redakcja naczelna social media, a ja państwa już zapraszam za chwilę na Maćka Rusińskiego, program Ameryka, Polityka i Dolar.